Bo też trzeba powiedzieć, że on ma formę takiego bezpośredniego wsparcia, na przykład samorządu w zakresie budownictwa socjalnego czy w zakresie budownictwa w postaci czynszowych TBS-ów. I tutaj mamy przez te dwa lata około 6 tysięcy mieszkań w planach, 7,5 tysiąca w tej chwili w realizacji. Jeśli chodzi o takie bezpośrednie wsparcie dla y, samorządów, natomiast y, różne formy wsparcia przewidują w najbliższym czasie około 177 tysięcy mieszkań. Od takich powiedzmy najbardziej bazowych, socjalnych, y, a nawet takich ogrzewalni, noclegowni dla ludzi, którzy y, tego potrzebują, po y, mieszkania czynszowe, y, ale to są mieszkania, które są częścią jakbyśmy powiedzieli, gminnego zasobu mieszkaniowego, czyli to są po prostu mieszkania samorządowe i to jest pomoc dla samorządów i tutaj mamy 6 miliardów złotych w budżecie zaplanowane na pomoc właśnie dla samorządów, a z drugiej strony no jest ten filar, w którym dokonujemy inwestycji mieszkaniowych z pieniądza inwestycyjnego. Tutaj inwestorem jest BGK Nieruchomości. I jeśli chodzi o te inwestycje, mamy około 2000 mieszkań w tej chwili w realizacji niespełna, natomiast 20 ponad tysięcy w przygotowaniu. Chcielibyśmy, aby likwidując te bariery poprzez ten projekt spec ustawy, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy, mieszkaniowej przyspieszyć realizację również tych mieszkań, które są popularnie zwane mieszkaniem plus, ale tak jak powiedziałem zarówno wsparcie dla samorządów, jak i te czynszówki, to jest program mieszkanie plus. W